Witam wszystkich telewidzów. Ja nazywam się Heinrich Knoblauch, a Państwo oglądają Welt der Physik mit Heinrich Knoblauch Space Edition. Jest to program edukacyjny, w którym co tydzień będę dla Państwa rozmawiał ze światowej sławy ekspertami od kosmosu. W dzisiejszym odcinku spotkam się z dwoma ekspertami, by dowiedzieć się, jak powstał Wszechświat. Tak, dziś usłyszycie Państwo o wielkim wybuchu. Jest to najprawdopodobniejsza z teorii dotyczących powstania uniwersum, gdy jeszcze nie tak dawno twierdzono, że Wszechświat powstał od razu w obecnej formie. I nie było to myślenie tylko ludzi niewykształconych, ponieważ myślał tak nawet Albert Einstein. Jednak praca kilku naukowców przybliżyła nas do powstania teorii Wielkiego Wybuchu. Byli to m.in. Alexander Friedman, który w 1922 roku wykazał, że Wszechświat może się rozszerzać. W 1927 Georges Lemaître wysnuł teorię pierwotnego atomu, od którego powstała cała reszta. Jego pracę potwierdził Edwin Hubble w 1929. Zaobserwował on, że Wszechświat się rozszerza, ponieważ widmo galaktyk jest bliższe czerwonego spektrum, im dalej znajdują się one względem Ziemi. To na tyle, jeżeli chodzi o wstęp ode mnie. Teraz nadszedł czas na pierwszego gościa. Szczerze powiedziawszy, nie mogę doczekać się wizyty profesor Shoshi Isaacson z Deutsche Institute of Space. Witam w studio. Jest już z nami nasz pierwszy gość dzisiejszego odcinka, profesor Shoshi Isaacson z Deutsche Institute of Space. Dzień dobry, witam Panią w naszym programie. Dzień dobry, bardzo mi miło gościć. Nam też miło gościć tak wspaniałą osobowość. Czy zechciałaby Pani opowiedzieć nam co nieco o Wielkim Wybuchu? Oczywiście. Bardzo popularną swojego czasu i mającą zwolenników do dziś jest teoria stanu stacjonarnego. I podstawą jest silna zasada kosmologiczna. Głosi ona, że obraz Wszechświata jest niezależny nie tylko od punktu położenia obserwatora w przestrzeni, lecz także od chwili, w jakiej dokonuje on obserwacji. Jeśli świat się rozszerza, a nie jest pusty, to jego obraz w całości może się nie zmieniać w czasie tylko, gdy gęstość materii jest stale uzupełniana przez powstającą materię. Początek ekspansji Wszechświata nazywamy Wielkim Wybuchem. Z bardzo gęstej i gorącej osobliwości wyłonił się Wszechświat, czyli przestrzeń, czas, materia, energia i oddziaływania, i od tamtej pory stale się powiększają, odsuwając od siebie wszystkie istniejące galaktyki. Przebieg Wielkiego Wybuchu został podzielony na kilka etapów, które powszechnie nazywamy erami. Dziękuję Pani bardzo. To, co Dziękuję. Pani powiedziała, było niezmiernie interesujące. Teraz nadszedł czas na naszego drugiego eksperta w tym odcinku. A ja Pani tymczasem bardzo dziękuję i zapraszam Panią do dyskusji eksperckiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A z Państwem widzimy się za chwilę. Kolejny gość dzisiejszego programu, profesor Isaac Gluckstein. Dzień dobry. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam, co się działo po Wielkim Wybuchu? Oczywiście. Po Wielkim Wybuchu następowały kolejno era planska, wielka unifikacja, era inflacyjna, era hadronowa, leptydowa, promieniowania materii oraz galaktyczna. W erze planckiej w pierwszych 43 sekundach gęstość Wszechświata wynosiła ponad 1000 kg na metr sześcienny. W takich warunkach oczywiście nie obowiązuje teoria grawitacji Einsteina i nie jesteśmy w stanie pojąć ani opisać zjawisk, które w tym czasie występowały. Być może dopiero nowa kwantowa teoria grawitacji, którą fizycy próbują stworzyć, opisze ten etap. Spodziewamy się jedynie, że temperatura i gęstość Wszechświata malały. Jako Wszechświat rozumiemy sumę materii i energii, bowiem zgodnie z teorią względności te dwie wielkości są sobie równorzędne. W początkowych erach występowała dominacja energii nad materią. Na zakończenie ery planckiej temperatura wynosiła ponad 1000 kelwinów, czyli nieomal 800 stopni Celsjusza. Na początku wszystkie oddziaływania z wyjątkiem grawitacyjnego, czyli elektromagnetyczne, słabe i silne, miały jednakowe znaczenie i były nieodróżnialne. Między tymi oddziaływaniami występowała symetria. Ten okres nazywa się wielką unifikacją. Symetria została złamana w chwili 10 do 35 sekundy, kiedy temperatura spadła do wartości 1028 kelwinów. Oddziaływanie silnie oddzieliło się wtedy od oddziaływania słabego i elektromagnetycznego, a jego moc zaczęła przewyższać moc dwóch pozostałych, jak ma to miejsce dzisiaj.
Konsekwencją złamania symetrii było wydzielenie się wielkiej ilości energii. Od 10 do 35 sekundy wyzwolona energia spowodowała gwałtowne przyspieszenie ekspansji wszechświata, która trwa do dziś. Proces gwałtownego rozszerzenia się wszechświata nazywamy inflacją. Doprowadziło to do wygładzenia wszelkich większych niejednorodności, jakie mogły istnieć we wcześniejszych fazach. Dlatego w dzisiejszym wszechświecie w dużych skalach jest jednorodny i izotopowy, czyli we wszystkich kierunkach wygląda tak samo, jeżeli chodzi o wszechświat. Od czasu 10 do 33 sekundy ekspansja stała się znacznie wolniejsza, ale wszechświat nadal zmniejszał swą objętość, swoją gęstość i stygnał. Temperatura jednak była na tyle wysoka, że występowały wszystkie typy kwarków i była taka sama ilość antykwarków. Po obniżeniu się temperatury cięższe kwarki zaczęły się rozpadać, a lżejsze zaczęły się łączyć w hadrony. Najrozmaitsze odmiany hadronów znajdowały się w równowadze termodynamicznej ze sobą, nie tylko te najbardziej trwałe, takie jak protony, neutrony, hiprony, piony, kaony, ale wiele krótkożyjących rezonansów. Poza cząstkami w dużych ilościach istniały antycząstki i energia. Nieustannie powstawały pary cząstka, antycząsteczka i jednocześnie zachodziła anihilacja tych par. Z powodu istnienia dużej ilości hadronów, tę część ery nazwano również erą hadronową. A czym jest anihilacja w takim razie? Jak powszechnie wiadomo, anihilacja to oddziaływanie między sobą cząsteczki i jej odpowiednika, antycząsteczki, czyli mamy cząsteczkę i antycząsteczkę, one między sobą jakoś tam oddziałują. Gdy temperatura malała, coraz bardziej dominował właśnie proces anihilacji. W końcu wszystkie pary barion-antybarion uległy anihilacji, za wyjątkiem protonów i neutronów, które pozostały do dziś. Można to wytłumaczyć z zasady łamania symetrii między cząstkami i antycząstkami. Jeżeli chodzi o erę leptydową, od 10 do 4 sekundy w poprzedniej erze istniały również leptony, ale stanowiły jedynie nic nieznaczącą domieszkę. Obecnie to leptony wysunęły się na pierwsze miejsce. Wraz ze spadkiem temperatury malał proces powstawania par lepton-antylepton. A więcej było procesów anihilacji. W pierwszej kolejności zanihilowały cięższe pierwiastki, czyli miony i taony. W tej erze neutrina praktycznie przestały oddziaływać z pozostałą materią i rozproszyły się. Jest więc nadzieja, że w przyszłości wykryjemy je w postaci reliktowych neutrin tła. Pod koniec tej ery zaczęły rozpadać się neutrony, które są cząstkami nietrwałymi. Część z nich unikła zagładzie, łącząc się z protonami w stabilne jądra. Jak się sądzi, w tym czasie nie było warunków do powstania ciężkich jąder, ponieważ z początku było za mało cząstek alfa do syntezy, a później za mała gęstość materii. To z tego okresu pozostały międzygalaktyczne obłoki helowe. Era promieniowania. W tej erze, wiadomo, promieniowanie rozpoczęła się po pierwszej sekundzie od wielkiego wybuchu, gdy nastąpiła anihilacja elektronów i pozytonów, czyli ich zmiana w promieniowanie. Promieniowanie w czasie trwania tej ery pozostaje w równowadze termicznej z materią, złożoną głównie z elektronów, które ocalały po anihilacji neutrin oraz ich antycząsteczek oczywiście, fotonów oraz protonów i neutronów. Gęstość energii i promieniowania elektromagnetycznego była dominującym składnikiem całkowitej gęstości energii. Najważniejszym wydarzeniem tej ery było promieniowanie, które zostało połączone swobodnymi neutronami z protonami w jądra helu, które stanowią 35% materii neutroninowej, pozostałe 60% to protony. Na skutek ciągłej ekspansji gęstość energii promieniowania spadła, ponieważ gęstości energii materii prawie w tym samym czasie miało miejsce drugie ważne wydarzenie ery promieniowania. Przy temperaturze 3500 kelwinów energie fotonów stały się za małe, by jonizować materię. Nastąpiła rekombinacja, czyli wychwyt elektronów przez protony jądra helu i znacznie mniejszej ilości jąder deutru, litu i berylu. Powstały atomy. Materia głównie neutralny, gaz wodorowy, stała się przezroczysta dla fotonów i powstała wówczas promieniowanie tła, odkryte w 1965 roku przez Wilsona, tworząc promieniowanie tła.
które można obserwować obecnie. Przyjmuje się, że era materii rozpoczęła się około 100 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu, po tym jak pod koniec ery, pamiętamy wszyscy promieniowania, materia stała się przezroczysta dla promieniowania. Powstało reliktowe promieniowanie tła oraz nastąpiła rekombinacja, czyli wychwyt elektronów przez protony i jądra lekkich pierwiastków, przede wszystkim helu. Głównymi składnikami materii stały się atomy wodoru i helu, stanowiące około 35% pierwotnej materii. Materia rozłożyła się mniej więcej równomiernie, jednak przypadkowe fluktuacje gęstości, czyli zmiany, stały się źródłami silniejszego przyciągania grawitacyjnego, co zapoczątkowało proces powstania galaktyk i gromad galaktyk. Pierwsza część tego etapu określana jest często mianem wieków ciemnych. Później, gdy główną formą występowania materii stają się galaktyki, mówi się o rozpoczęciu ery galaktycznej. Kiedy mówimy o erze galaktycznej, mówimy o uwolnieniu promieniowania aż do chwili, w której pojawiły się pierwsze gwiazdy z około 100 milionów lat od Wielkiego Wybuchu. We wszechświecie panowała niemal wieczna ciemność, ogromna ciemność, epoka ciemności, ponieważ wodór był niezjonizowany. Pod osłoną ciemności toczyły się procesy, które doprowadziły do powstania galaktyk. Obecny zasięg informacji to około miliard lat po Wielkim Wybuchu. Stworzono wiele modeli powstania galaktyk i ich układów, ale nadal proces tworzenia się galaktyk pozostaje zagadką. Po uwolnieniu promieniowania wszechświat wypełniony był w miarę jednorodnym obłokiem wodoru z domieszką helu. Głównym oddziaływaniem, które zaczęło wówczas dominować, była siła grawitacji. Powstały obłoki gazu zagęszczające się stopniowo dzięki sile grawitacji. Między nimi powstawała próżnia kosmiczna z malejącą gęstością materii. Nie wiemy niestety, czy najpierw powstały galaktyki, które potem łączyły się w gromady, czy też najpierw tworzyły się większe obiekty i później dzieliły się na mniejsze. Być może oba procesy zachodziły jednocześnie? Nie wiadomo. Nie wiemy nawet, galaktyka czy zarodki galaktyki. Ich gromad były przypadkowymi zagęszczeniami gazu, czy też istniały jakieś twory, na przykład skupiska ciemnej materii, wokół których gaz się zagęszczał. Być może zalążki galaktyk powstały już w erze inflacji. Po uformowaniu galaktyk niestabilności grawitacyjne powodowały, że obłoki tego gazu zapadały się, tworząc pierwsze pokolenie gwiazd. Masy pierwszych gwiazd były bardzo duże, dlatego w końcowych stadiach ewolucji tych gwiazd powstają w nich jądra ciężkich pierwiastków, takich jak węgiel, tlen, neon, krzem, siarka, aż do żelaza włącznie. Podczas wybuchu supernowych zewnętrzne warstwy zostają rozerwane i przenikają do materii międzygwiezdnej. Powstają przy tym jeszcze cięższe pierwiastki. Każde kolejne pokolenie gwiazd powstających z zapadających się buków gazu, zawierające więc coraz większą ilość pierwiastków ciężkich. Proces wzbogacania materii międzygwiazdowej w pierwiastki ciężkie trwa od chwili obecnej do chwili obecnej. Słońce jest gwiazdą drugiej lub trzeciej generacji, dlatego zawiera w swym wnętrzu od 1 do 2% pierwiastków ciężkich. Pierwsze gwiazdy nie miały prawdopodobnie swoich układów planetarnych. Do formowania się planet potrzebne są krystaliczne ziarna pyłu. Ziarna te, zlepiając się, tworzą większe ciała, tak zwane planetozymale, będące zalążkami planet. Ponieważ pył zbudowany jest z pierwiastków ciężkich, nie mógł istnieć w pierwszych fazach rozwoju galaktyki. Kiedy jednak wytworzyła się wystarczająca ilość pierwiastków ciężkich, z materii otaczających nowo powstałe gwiazdy zaczęły formować się znane nam planety. Dziękuję panu bardzo. Czy państwo nie uważacie, że to, co powiedział pan Izak, było cudowne? Było to przepełnione mądrością. Dziękuję panu bardzo i takich właśnie ekspertów będę zapraszał do naszego programu. Tymczasem, drodzy państwo, w dalszej części odcinka wezmę udział w dyskusji obydwu ekspertów na temat przyszłości Wszechświata. Gorąco zachęcam do pozostania na linii, bo zapowiada się naprawdę ekscytująco. Tymczasem, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. A na linii nadszedł czas na krótką przerwę reklamową. Widzimy się za chwilę. Wenn Sie in Brus studieren und Libros hassen, wenn Sie eine schreckliche Kopfschmerzen oder unmittelbar bevorstehende Myokardinfarkt haben, sollten Sie diese Dopp-Pille verusen.
Sie nehmen eine Pille und toter Mann kommt real. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ketonal. Jede Preuße maß Abend. Witam wszystkich ponownie. W pierwszej części programu dwóch ekspertów opowiedziało nam o przeszłości Wszechświata. Teraz nadeszła pora na dyskusję o przyszłości. Zapraszam Was wszystkich na debatę ekspercką. Uważamy, że Wszechświat się rozszerza, gdyż w momencie powstania wszystkim składnikom Wszechświata nadano odpowiednie prędkości. I to, co teraz obserwujemy, to jest ruch pod wpływem początkowego impulsu. Trzeba pamiętać, że rozszerza się przestrzeń i to dopiero w odpowiednio dużej skali. Nie rozszerza się ani Ziemia, ani Układ Słoneczny, ani nawet Droga Mleczna. Masz rację. Rozszerzanie się Wszechświata nie jest spowodowane działaniem jakichś sił. I jak to wynika z obserwacji, Wszechświat rozszerza się izotropowo, czyli tak samo we wszystkich kierunkach. Zgodnie z podstawową zasadą kosmologiczną, obserwator znajdujący się w jakiejś innej odległej galaktyce również stwierdzi, że Wszechświat rozszerza się izotropowo. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego odcinka Well the Physics Space Edition mit Heinrich Knoblauch. Serdecznie zapraszam przed telewizory w następny czwartek o godzinie 16:05 na kolejny odcinek, w którym razem z Państwem będę zgłębiał historię Słońca. Do zobaczenia! Trzymajcie się ciepło!